Angelika Jakubowska pochodziła z Piły. Urodziła się w 1978 roku i z zawodu była kasjerką sprzedawczynią. Dziewczyna wcześniej poznała swojego chłopaka o imieniu Daniel, za którego wkrótce wyszła za mąż. W wieku 19 lat Angelika Jakubowska urodziła córeczkę. Rodzice nadali dziecku imię Magdalena. Mała Madzia natychmiast stała się oczkiem w głowie rodziców i dziadków. W tym czasie małżeństwo Jakubowskich mieszkało już w miejscowości Debrzno w województwie pomorskim. Miasteczko leży w powiecie człuchowskim i położone jest w połowie drogi między Złotowem a Chojnicami. Angelika zajmowała się domem oraz malutką córeczką, a Daniel pracował na utrzymanie swojej małej rodziny w miejscowej ubojni. W październiku 1998 roku Daniel informuje swoją rodzinę, że jego żona nie wróciła do domu. Angelika miała udać się do swoich rodziców do Piły. Teściowie mówią jednak Danielowi, że nigdy nie dotarła do ich domu. Mężczyzna twierdzi, że żona zostawiła go i ich małą córeczkę i wyjechała. Twierdzi również, że pewnie powiedziała, że jedzie do rodziców tylko po to, żeby mąż nie zaczął jej od razu szukać. Daniel uznał więc, że żona pewnie wyjechała za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. Znajomi widzieli Angelikę po raz ostatni 1 października 1998 roku. 2 października, dzień później, według zeznań Daniela, jego żona miała się od niego wyprowadzić. Mężczyzna uważał, że młodą kobietę przerosło macierzyństwo i małżeństwo i postanowiła wyjechać do Niemiec, by zacząć tam nowe, lepsze życie. I na dowód swoich słów powiedział, że otrzymał od Angeliki kartkę pocztową z berlińskim stemplem. W ucieczkę córki nie wierzyli rodzice młodej mężatki. Byli przekonani, że nie porzuciłaby maleńkiej Madzi. Jednak policja nie miała żadnego innego śladu, który mógłby doprowadzić do odnalezienia 20-letniej Angeliki. Nikt poza mężem nie widział jej w dniu zaginięcia. Przyjęto więc za prawdopodobne, że młodą kobietę przerosły obowiązki rodzinne i postanowiła rozpocząć zupełnie nowe życie. Policja poszukiwała młodej kobiety, ale tak naprawdę nie było żadnego punktu zaczepienia. Nie wiadomo było, jak ani gdzie szukać Angeliki. Tymczasem 19 października 1998 roku Daniel złożył pozew o rozwód i nieszczególnie angażował się w poszukiwania swojej żony. Co więcej, należy dodać, że zaginięcie żony zgłosił oficjalnie dopiero w połowie października. Sąsiadki podziwiały Daniela za to, że zajmuje się maleńką córeczką. Lubiły go i współczuły mu, że został sam. Wspierały go dobrym słowem i miały nadzieję, że mężczyzna poradzi sobie w roli samotnego ojca. Czas mijał, a po Angelice wciąż nie było żadnego śladu. I Daniel przez kolejnych 5 lat zajmował się Madzią, jednak w 2003 roku uznał, że nie jest w stanie dalej radzić sobie z wychowaniem dziewczynki. Dlatego oddał ją pod opiekę swoim rodzicom, dziadkom dziewczynki. Sam natomiast z córką widywał się dość sporadycznie. Madzi powiedział, że układa sobie życie z nową kobietą, ponieważ jej mama go zostawiła. I dziewczynka wierzyła tacie, ponieważ był dla niej najbliższą osobą i była przekonana, że przecież nie okłamałby jej w tak ważnej sprawie. Mała Madzia odczuwała ogromny smutek na myśl, że jej mama porzuciła ją i wyjechała za granicę. Miała żal do mamy i bardzo za nią tęskniła, choć nawet jej nie pamiętała. Brakowało jej matczynej miłości i tego, by mama była dla niej w tych trudnych momentach dorastania. Dziewczyna, a potem już młoda kobieta, przepłakała niejedną noc, niejeden dzień,
nosząc w sercu ból związany z odrzuceniem przez własną matkę. I tu na horyzoncie pojawia się wujek dziewczynki, pan Dariusz Flitta, brat zaginionej Angeliki. I to on między innymi przez lata walczył o dobre imię swojej siostry. Zaprzeczał, by była ona w stanie porzucić dziecko i męża. Uważał, że są to jedynie plotki, bezpodstawne i przyczyna jej nieobecności musi leżeć w czymś zupełnie innym i dlatego przez lata nieustannie walczył o to, by jego siostra została odnaleziona. A kiedy już sam nie był w stanie dojść prawdy, postanowił poprosić gdańskie Archiwum X o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Z doświadczenia tych funkcjonariuszy wiadomo było, że bardzo istotne jest skrupulatne zapoznanie się z aktami sprawy, ponieważ tam właśnie można znaleźć odpowiedź na to, co stało się z daną osobą. Jeśli przed laty miejscowi policjanci dokonali prawidłowego przesłuchania potencjalnych świadków, teraz po latach będzie można wysupłać z tych zeznań istotne informacje. I każda rozbieżność w zeznaniach musi być traktowana jako potencjalny trop i o ile element pasuje do rozsypanki, należy mu się przyjrzeć bardzo dokładnie. I już pierwszą alarmującą kwestią było to, że Angelika miała wysłać kartkę do męża z Berlina. Nigdzie jednak nie odnotowano obecności kobiety w Niemczech, nie korzystała tam z opieki zdrowotnej, nie była nigdzie zatrudniona ani zarejestrowana jako osoba bezrobotna, nie pobierała żadnego zasiłku, nigdzie nie było śladu obecności Angeliki na terenie Niemiec. Wkrótce też na policję zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że przed laty jej znajomy Daniel M. pozbawił swoją żonę życia. Danielem M. okazał się być mąż Angeliki. Przed laty nazywał się on Daniel Jakubowski, ale po tym jak na jego wniosek Angelika została uznana za osobę zmarłą i mężczyzna ożenił się z nową kobietą, wówczas przyjął on jej nazwisko, co również wydało się funkcjonariuszom zabiegiem dość osobliwym. I policja po przeanalizowaniu akt sprawy i zeznań rodziny oraz sąsiadów wytypowała piwnicę kamienicy, w której Daniel mieszkał z żoną i córką, jako potencjalne miejsce ukrycia ciała Angeliki, ponieważ policja była przekonana, że ta kobieta nie żyje. Już dzień po tym, jak zaginęła jego żona, Daniel wymienił kłódkę przy piwnicznych drzwiach, a jakiś czas później utwardził tam posadzkę. Dzięki analizie akt sprawy oraz zeznaniu kobiety, policjanci mieli podstawy, by przeszukać piwnicę kamienicy w Debrznie. Poszukiwania te przyniosły przerażające odkrycie. Odnaleziono tam bowiem szczątki ludzkie i badania DNA pozwoliły ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że jest to zaginiona Angelika. Oględziny szczątków nie pozwoliły wskazać sprawcy, ponieważ nie pozostały na nich żadne ślady biologiczne, które mogłyby ujawnić sprawcę. Jednak rozsiewanie tak zwanej iluzji przez męża ofiary, chociażby poprzez kłamstwo, jakim było otrzymanie przez niego kartki od Angeliki, mogło wskazywać, że mężczyzna próbował odsunąć od siebie podejrzenia, co jednak odwróciło się przeciwko niemu, ponieważ jego zeznania stały się poszlaką przeciwko niemu. Mężczyzna został zatrzymany w chwili, kiedy przebywał we Wrocławiu i dzięki współpracy pomorskiej policji z policją dolnośląską udało się zatrzymać podejrzanego. Mąż Angeliki nigdy nie przyznał się do winy. Odmówił również składania zeznań. Według prokuratora Daniel miał pozbawić żonę życia zaraz po tym, jak wrócił do domu z pracy. Miał ją udusić przy pomocy kabla. W mieszkaniu z pewnością przebywała wówczas roczna Madzia.
Nieznany jest niestety motyw jego działania, czy była to zwykła kłótnia, ale jeżeli prokurator zakłada, że kabel był wcześniej przygotowany, musiałaby to być zbrodnia zaplanowana. Niemniej jednak tego motywu zbrodni do dziś nie poznaliśmy. Ciało swojej żony Daniel włożył do torby podróżnej wraz z kablem, a następnie zaniósł tę torbę do piwnicy, w której znajdowała się średniowieczna studnia. Ciało ukrył w studni i zasypał je, a następnie przykrył cegłami. W późniejszym czasie podłogę piwnicy zalał betonem i w czasie przesłuchania w sądzie zaprzeczył, jakoby to on utwardzał tę posadzkę. Stwierdził, że była już utwardzona, kiedy się wprowadzał do mieszkania w tej kamienicy. Wykluczał też, jakoby on miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią swojej żony. Przez te wszystkie lata Daniel pobierał alimenty z funduszu alimentacyjnego na córkę Magdalenę. Dzięki staraniom rodziny Angeliki, w tym przede wszystkim dzięki jej bratu, wspomnianemu wcześniej panu Dariuszowi, Archiwum X bardzo wnikliwie zbadało sprawę, co zaowocowało tym, że 24 kwietnia 2017 roku, po niemal 19 latach, udało się ustalić, co stało się z Angeliką. Daniel M. trafił do aresztu, gdzie oczekiwał na proces. Odmówił jednak poddania się badaniu przy użyciu wariografu i gdy wreszcie stanął przed sądem i oskarżono go o uduszenie żony kablem elektrycznym, prokurator domagał się dla niego kary dożywotniego pozbawienia wolności. W 21. rocznicę śmierci Angeliki jej mąż został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Sąd nakazał mu również wypłacenie odszkodowania w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz córki oraz 50 tysięcy złotych dla brata Angeliki. Wyrok nie był wówczas prawomocny, a prokurator ze Słupska złożył apelację. Dopiero 30 września 2020 roku sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok z 15 na 25 lat pozbawienia wolności dla Daniela M.